Siemaneczko wszystkim ponownie, duży raził bycia Herkules. Ponownie jesteśmy na Śląsku, w mieście Tychy. Trzeci film z tej lokalizacji. Było wyzwanie 9000 kg. Był raport redukcyjny. Teraz trzech razy sztuka i film, który wszyscy lubią najbardziej, czyli zrobimy sobie foodbooka, ponieważ jak jestem tutaj na Śląsku, w Tychach, zdecydowanie jem dużo ładniej i dużo smaczniej. A przy okazji mam teraz diet break, 3500 kalorii, więc też będzie trochę więcej do gotowania, trochę więcej do pokazywania, także wydaje mi się, że będzie ciekawiej, więc klasyczny foodbook, dodamy do tego jakieś urywki z treningu. Trening dzisiaj taki na luzie, ponieważ jestem w okresie deloadu, roztrenowanie i dzisiaj mam ochotę po prostu pobawić się z martwym ciągiem sumo. Totalnie nic, co mam w rozpisce, ale zwyczajnie chcę sobie sprawdzić, więc porobię sobie sumo, jakieś akcesoria do tego, może hip thrusty, tego typu rzeczy. Dzisiaj trening będzie na Active Point, na stadionie. No i co by tu jeszcze powiedzieć? No już wiem. Skoro jesteśmy przy temacie foodbook, no to trzeba powiedzieć, co było na śniadanie. Akurat to nie było dosyć pomysłowo, bo klasycznie jadłem je dosyć wcześnie rano, no i nie miałem ani czasu, ani ochoty jakoś kombinować. Owsianka z owocami, z malinami, z truskawkami i z borówkami. Do tego pestki dyni, odżywka białkowa, karmelowa, Vivo, sklep siłaroślin.pl. Pestki dyni już mówiłem, do tego oczywiście kawka i takie wafle karmelowe, które mają spoko bardzo makro, bo w zasadzie są jak zwykłe wafle, 80 gramów węgli, trochę tam cukru jest, ale bez strzału, tłuszczu właściwie w ogóle, także kawka, owsianka, wafle i zawijamy na trening. Piona statywem. Trening mamy za sobą, przyznam wam, że i pewnie o tym wiecie, że na deloadzie człowiek zawsze chce więcej zrobić, ale czasami warto jest odpocząć i dać sobie na luz. Tak jak widzieliście, uczyłem się, próbowałem ogarnąć technikę martwego ciągu sumo. Jak ostatnio wspomniałem, być może będę kierował trening bardziej w stronę trójboju, więc mogę z sumo skorzystać. Niekoniecznie, ale może się okazać, że będzie to nieco silniejszy bój, silniejszy ruch niż martwy ciąg klasyczny. Trochę dzisiaj się bawiłem z tą pozycją, raz wychodziło lepiej, raz gorzej, także jeżeli ktoś dobrze ogarnia technikę, to na pewno zobaczy, że były tam lepsze i gorsze serie, pewnie więcej tych gorszych. Totalnie jednak inna praca jest, zwłaszcza jeżeli chodzi o pracę tych taśmy. Ktoś bije w worek. W każdym razie praca mięśni dwugłowych, mięśni kurczowo-goleniowych jest inna. Nieco tam mnie przypina i nie w każdej serii czułem się komfortowo, więc muszę się nauczyć przybierać prawidłową pozycję i prawidłowo startować.
każdym razie niewykluczone właśnie, że w kolejnym planie, w kolejnym cyklu treningowym martwy ciąg sumo będzie takim priorytetem. Chociażby dlatego też, żeby się nie nudzić, żeby nie robić cały czas tego klasyka. Ale nie jest to pewne na 100%, jeszcze sobie to przemyślę. No, także tyle. Taka obserwacja odnośnie... Znowu? Taka obserwacja jeszcze odnośnie jedzenia. Poza tym filmie mówiłem, że ciężko jest mi przejść 3700 kalorii. Teraz jest to nawet za mało, mam wrażenie. Pewnie zrobić więcej. A co do jedzenia, lecimy dalej z posiłkami, także widzimy się przy kolejnym jedzeniu. Okej, jeżeli chodzi o posiłek potreningowy, nie chciało mi się za dużo kombinować. Byłem zmęczony i do tego lekko zmulony i chciałem czegoś słodkiego. Także zrobiłem sobie budyń jaglano białkowy. Użyłem sobie takiego budyniu z kaszy jaglanej, z mąki jaglanej, gdzie dodałem sobie odżywki białkowe, do tego tam jakieś owoce w ramach ozdobienia tego wszystkiego. Wafle ryżowe w gorzkiej czekoladzie, też bardzo polecam. I do tego kawka właśnie, żeby się lekko odmulić. Więc na razie nie było jakichś bardzo widowiskowych posiłków, ale szykujcie się do tego, że w dzisiejszym filmie będzie coś naprawdę spoko, bo powiedzcie mi, kto nie lubi pizzy. Dzisiaj zrobimy sobie taką stosunkowo prostą wersję pizzy wegańskiej z tempehem, z tofu, z kukurydzą, z jakimś tam zielskiem na górze, także zapraszam do przepisu. Zatem, tak jak wspomniałem, pierwszym przepisem w dzisiejszym dniu jedzenia będzie wegańska pizza z klasycznym sosem pomidorowym wzbogaconym o oliwki i suszone pomidory. Dodatkowo będzie tempeh i tofu wędzone. Oczywiście do tego kukurydza i rukola. Także pizza naprawdę wygląda smakowicie i zapewniam Was, że bardzo dobrze smakuje. Każdy pożąda pizzy zarówno w okresie budowania masy mięśniowej, jak i podczas etapu redukowania. Jest to danie, za którym się najbardziej tęskni, więc zabieramy się za przepis, jak przygotować sobie swoją wegańską pizzę. A zatem bardzo dobrą metodą, żeby uzyskać, żeby zrobić właśnie taką pizzę, będzie znalezienie jakiejś osoby, która właśnie Wam tą pizzę przygotuje. Mi się udało taką osobę znaleźć i właśnie wystarczyło, że dla Was ten przepis nagram. Także zabieramy się do samego przepisu. Pierwszym elementem, pierwszym podpunktem będzie w naszym przypadku odmierzenie sobie 200 ml mleka roślinnego. My użyliśmy mleka owsianego. Zwyczajnie, jeżeli nie mamy dostępu do jakiejś super jakości mąki i chcemy, żeby ciasto nam dobrze wyrosło, użycie mleka i węglowodanów, powiedzmy cukrów z tego mleka, spowoduje, że drożdże lepiej zareagują. Dzięki temu też będziemy mogli użyć mniej oleju, więc nasze ciasto będzie charakteryzowało się mniejszą zawartością tłuszczu, a też bardzo fajnie wyrośnie. Nie mamy też takiej dobrej mąki, ani tak dobrego pieca, żeby ciasto było takie, jakby się oryginalnie chciało, więc dodajemy sobie 200 ml mleka roślinnego. Odmierzoną ilość mleka należy zagotować, czy też podgrzać do takiej temperatury, powiedzmy nieco wyższej niż temperatura dłoni, by mleko było zagrzane, ale absolutnie nie może się ono zagotować. Zbyt wysoka temperatura mleka zwyczajnie zabije nam drożdże, ciasto nie wyrośnie, także możemy sobie, nie wiem, zanurzyć palec w mleku i sprawdzić, czy nas nie parzy. Jak nas nie parzy, to jak najbardziej jest w porządku. W międzyczasie przygotowujemy sobie mieszankę mąk. W naszym przypadku była to zwykła mąka pszenna i mąka razowa, pszenna również, ilości 300 gramów. Wiem, nie jest to jakaś ilość dietetyczna, ale jeżeli mnie znacie, to wiecie, że nie jestem zwolennikiem jedzenia bardzo mało, a raczej ruszania się i trenowania bardzo dużo, żeby móc też dużo zjadać. Zatem w naszym przypadku na dwie osoby było to aż 300 gramów mąki, do której dodaliśmy sobie 1/4 łyżeczki soli. Dodatkowo do mleka dodaliśmy również łyżeczkę cukru, żeby drożdże miały jeszcze lepsze warunki, żeby ciasto wyrosło. Do podgrzanego mleka dodajemy sobie 25 gramów drożdży, rozpuszczamy je i dodajemy do całej tej mieszanki mleka z drożdżami tyle mąki, by stworzyć taką zawiesinę, taką nieco, powiedzmy, lekko budyniowatą konsystencję. Tutaj ilość jest taka ciężka do określenia, trzeba po prostu dodawać po łyżce tej mieszanki mąk i sobie sprawdzać, jak się zmienia gęstość naszej mikstury. Jeżeli już widzicie, mniej więcej jest taka gęstość, jak jest na nagraniu, przykrywamy cały zaczyn i odstawiamy go na około 10 minut. W międzyczasie jak najbardziej możemy zabrać się za przygotowanie sosu do pizzy. Tutaj już, że tak powiem, dowolność. Możemy użyć jakiegoś gotowego sosu, aczkolwiek przygotowanie go na bazie pomidorów z puszki, oliwek, pieczarek na przykład, suszonych pomidorów, połączenie wszystkiego razem z jakimiś ulubionymi przyprawiami, zioła prowansalskie, sól, pieprz, to już jest kwestia indywidualna. W międzyczasie oczywiście drożdże zdążą nam dobrze
się rozwinąć, że tak powiem. I łączymy całą tą masę mleczno-mączno-drożdżową z resztką naszej mąki i wyrabiamy ciasto. Proces nieco skomplikowany, trzeba trochę pougniatać, ale jak widzicie na nagraniu, w końcu wychodzi nam fajna taka plastelinowata konsystencja. I całe to ciasto następnie odstawiamy na około 40 do 60 minut, przykryte jakimś ręcznikiem, żeby wszystko podwoiło swój rozmiar, żeby zwyczajnie ciasto nam urosło. W międzyczasie możemy przygotować sobie resztę składników, możemy pokroić inne warzywa. Powiedz krajalniczy. Ludzie pomyślą, że to jest przyspieszone. Jak pieczarki, pokroić sobie tempeh, pokroić sobie tofu, przygotować kukurydzę. Jeżeli już mamy jakieś, nie wiem, na przykład papryki, pomidorów, to również to wszystko sobie na spokojnie przygotować. I gdy już minie 40-60 minut, gdy ciasto nam wyrośnie, rozdzielamy sobie poszczególne kawałki ciasta, z których będziemy sobie formować takie klasyczne placki do pizzy. Ozdabiamy tą pizzę naszym sosem pomidorowym, naszymi dodatkami właśnie jak tempeh, tofu, kukurydza, pieczarki, pomidory. I pizza ląduje w piekarniku. W zależności od tego, jaki mamy piekarnik, no to będzie to czas krótszy bądź dłuższy. Jeżeli mamy naprawdę dobry piekarnik z termoobiegiem, z temperaturą powiedzmy 250 stopni, pizza będzie gotowa nawet poniżej 8 minut. Jednak w przypadku takiego powiedzmy słabego piecyka, gdzie mamy około 200-220 stopni, nie mamy termoobiegu, to trzeba kierować się takim wyczuciem i powiedzmy około 10-15 minut taka pizza się piecze. Na koniec, po upływie czasu wymaganego do upieczenia się naszej pizzy, wyciągamy, ozdabiamy ją pozostałymi składnikami, które niekoniecznie dobrze smakują, gdy je włożymy do piekarnika, jak na przykład jakieś liście rukoli czy inne warzywa, które niekoniecznie w piekarniku by pasowały odpowiednio. Jeżeli chodzi o kompozycję dodatków na pizzę, no to już są kwestie indywidualne. U nas chcieliśmy, żeby ta pizza była dosyć wysokobiałkowa, z tego faktu właśnie użyliśmy sobie tempehu czy też tofu, które jak wiadomo są bogate w białko. Ja czasami mam dosyć sporą ilość tłuszczy w diecie. Lubię sobie dodać do takiego połączenia orzeszki ziemne. Fajnie one moim zdaniem pasują właśnie z tempehem. No i pizza też ma taki właśnie ciekawy posmak. Jak widzicie, efekt prezentuje się naprawdę nieźle. Przygotowanie tej pizzy nie jest jakoś specjalnie skomplikowane, nie jest to też jakiś przepis, który wręcz sam się robi. Czasu trochę potrzeba, no bo wiadomo, ciasto musi wyrosnąć i tak dalej, ale naprawdę pizza jest bardzo smaczna. Mamy w 100% kontrolę nad tym, co sobie do niej dodajemy, możemy idealnie zmierzyć sobie makrokalorie i wartości odżywcze w tej pizzy i naprawdę z dania typu fast food robi się klasyczny, bardzo dobry, pełnowartościowy posiłek, także polecam. Także ja zabieram się za jedzenie, zanim mi to wystygnie. Jeszcze lokowanie produktu, bardzo fajna rzecz. Sprite ogórkowy, nie wiem czy mieliście okazję pić. Dorwać można m.in. w Tesco. Naprawdę całkiem ciekawy smak, coś nowego, także polecam taki zestawik pizza i Sprite. Smacznego. Lokowanie produktu w ciąg dalszy. Mały deser po pizzy, żeby jeszcze nam się troszkę zasłodzić właśnie. Mała paczka takich krakersów, które warto zareklamować, przede wszystkim jeżeli chodzi o skład. Nie mają w sobie nawet cukru, a naprawdę smakują bardzo dobrze, także nie wiem dlaczego wszystkie krakersy i wszystkie herbatniki muszą być takie napakowane dziwnymi rzeczami. Tu w zasadzie mamy tylko mąkę pszenną i tłuszcz kokosowy. Skład jest całkiem w porządku i taka przekąska całkiem w porządku, 50 gramów po pizzy. Smacznego. Wiecie co, mamy godzinę 17-18, jakoś tak. I ja mam trochę ochotę na kawę i coś słodkiego. Jak widzicie, jestem miłośnikiem kawy, bo już dwie dzisiaj były i dalej mi chodzi po głowie taki smak. Także zrobimy sobie inkę z kakao i słodzikiem. Polecam takie rozwiązanie. Kawa zbożowa, inka, dużo kakao, trochę słodzika. I do tego chciałbym zjeść sobie coś słodkiego. Powiedziałem, że we vlogu będą jakieś ciekawe dania. Także polecimy z kolejnym przepisem. Tym razem zrobimy sobie, albo raczej ktoś mi zrobi, muffinki z jabłkami i... He? Co?
Kolejnym przepisem na dzisiaj będą muffinki z jabłkiem i z marchewką, do tego oczywiście z cynamonem, kardamonem i różnymi ciekawymi dodatkami. Przepis zobaczycie za chwilę. W międzyczasie zaparzę sobie inkę, także widzimy się już z gotowym posiłkiem. Kolejny przepis na dziś, tym razem coś na słodko. Po pizzy wypada zjeść jakiś dobry deser, także w tym miejscu proponuję muffiny, babeczki wegańskie z jabłkiem, marchewką, cynamonem, z siemieniem lnianym. Także zapraszamy do przepisu. Czego będziemy potrzebować do przygotowania naszych muffinów? Będzie to mąka, jogurt sojowy bądź jakiś inny jogurt roślinny, siemię lniane, małe jabłko, marchewka, cynamon, kardamon, imbir oraz soda bądź proszek do pieczenia. Pozostałe składniki, jakieś kakao można sobie dodać, to już zależy od preferencji. Pierwszym podpunktem będzie obranie marchewki. Obierków polecam nie wyrzucać właśnie, a dać je również do skosztowania jakiemuś zwierzakowi, żeby i on miał jakąś uciechę. Marchewkę następnie trzemy na tarce o takich powiedzmy grubych oczkach. Kolejnym krokiem jest obranie sobie jabłka i pokrojenie go w kostkę. Teoretycznie można sobie również to jabłko zetrzeć na tarce, ale uważam, że fajnie, jeżeli takie kawałki jabłka są wyczuwalne w naszych babeczkach. W międzyczasie przygotowaną porcję siemienia lnianego, u nas to jest około 20 gramów, należy zalać wrzątkiem i pozostawić na kilka minut, żeby to wszystko stworzyło nam taką zawieścinę, taką substancję, która nam wszystko fajnie połączy. Będzie to taki swojego rodzaju zamiennik jajka w tym całym cieście, dzięki czemu właśnie składniki dobrze się ze sobą zespoją i będzie się wszystko, że tak powiem, trzymało ładnie razem. Następnie odmierzamy pożądaną ilość mąki, u nas było to 200 gramów, do której dodajemy sody bądź też proszku do pieczenia, tak około powiedzmy 1/3 łyżeczki oraz jakieś słodzidło, może to być ksylitol, może to być jakiś słodzik bezkaloryczny, może to być nawet cukier, jeżeli kalorie nas, że tak powiem, w ogóle nie interesują. My użyliśmy ksylitolu, około 50-60 gramów. Do naszej mieszanki mąki, sody oraz ksylitolu dodajemy zawiesinę z siemienia lnianego, która właśnie zastąpi nam jajko i stworzy takie fajne spoiwo. Dodajemy całe opakowanie jogurtu roślinnego, w tym przypadku właśnie jogurt sojowy, około 200 gramów. Wszystko mieszamy, dodając oczywiście do tego naszą startą marchewkę i pokrojone jabłko. Doprawiamy cynamonem, kardamonem i imbirem. Następnie już wystarczy nasze ciasto, naszą miksturę załadować do foremek. Oczywiście, jeżeli chodzi o ilość masy, to razy uważać, ponieważ muffinki nieco wyrosną i na pewno nie będzie tak, że one nie zmienią swojej objętości, bo w piekarniku zwyczajnie wszystko fajnie nam napuchnie. Temperatura około 200 stopni i czas pieczenia to około 20-25 minut. No i tak właśnie prezentują się już finalnie nasze babeczki, nasze muffiny wegańskie z siemieniem lnianym, jabłkiem, marchewką, cynamonem, kardamonem i imbirem. W moim przypadku, jak mówiłem, zaserwowałem sobie do nich inkę z kakao i słodzikiem. Jest to taki mój bardzo ulubiony napój właśnie takich słodkich dań, słodkich przekąsek. Jeżeli chodzi o dokładny przepis, taki krok po kroku, jak to przygotować, to również znajdziecie go na Facebooku, na fanpage'u Dobrosława Lewicka, trener personalny. Tam jest wszystko dokładnie opisane, jeżeli chodzi o gramaturę, kaloryczność odnośnie przygotowania tych babeczek, muffinów. Także również tam zapraszam. No i co, ja zabieram się za jedzenie, widzimy się przy kolejnym posiłku. Czas na ostatni posiłek, czekajcie, jest to tak, była owsianka, potem był budyń. Następnie była pizza, mieliśmy babeczki, ok, mamy piąty posiłek, piąty taki sensowny posiłek, myślałem, że zrobię go sam. Chciałem zrobić sobie sałatkę z fasolą, z tofu, miks sałat, takie tam rzeczy, jednak ostatecznie ktoś mi się wtrącił i te danie wygląda dużo lepiej niż gdybym je robił sam. Mam je tutaj. No tak to właśnie wygląda, sałatka ma w sobie miks sałat, fasolę czerwoną, tofu wędzone, kukurydzę, pomidorki koktajlowe, do tego jeszcze mamy tutaj cukinię pokrojoną w taki fajny sposób, że widzicie, to wygląda jak makaron. Taka fajna obieraczka, która od razu z cukinii robi makaron, posypane jest to wszystko nasionami sezamu. Także no, ostatnie danie miało być w moim wykonaniu, ale no nie wyszło. Jest cały dzień takich bardzo atrakcyjnych posiłków, także mam nadzieję, że się podobało. No i co, tym daniem zakończę dzisiejszego vloga. Jeżeli oglądaliście wcześniejszy film, wiecie, że wybieram się na 18 do kuzyna i tam prawdopodobnie zjem znacznie więcej kalorii. Taka ciekawa informacja i też pytanie do Was,
Czy jest jakaś inna osoba, która podczas świąt następnego dnia wstała z lżejszą wagą? Bo ja na przykład podczas Bożego Narodzenia, mimo to, że było dużo jedzenia, tak właśnie ugotował się Bóg, jeszcze zjem Bóg. W każdym razie ja podczas świąt, mimo to, że było dużo jedzenia, wstałem następnego dnia z niższą wagą. W każdym razie to takie pytanie do Was na sam koniec. Czy jest jakaś inna osoba, która właśnie przez święta zrzuciła masę, zrzuciła wagę ciała? No bo w moim przypadku było to naprawdę dziwne, że ja się mimo świątecznego obżarstwa budziłem następnego dnia lżejszy, ale wiadomo też święta, rodzina, atmosfera trochę obniżała na przykład poziom kortyzolu, więc może z tego to się wzięło. W każdym razie dziękuję dzisiaj za uwagę. Proszę łapki w górę, subskrypcje i komentarze, mile widziane. W międzyczasie doszło mi kilka jeszcze ozdóbek do tego posiłku, także pokażę Wam, jak to wygląda. Takim posiłkiem właśnie kończymy dzisiejszy dzień jedzenia. Mamy sobie sałatkę, mamy sobie trochę bobu i mamy sobie antywinko. Także smacznego wszystkim, do zobaczenia następnym razem. Piona.